Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas i jego już takie dość nawet ładne Dithmarschen. I dzisiaj zaczynamy sobie od wojny z Polską, bo chcę podbić ostatnie prowincje, które potrzebuję tutaj, żeby mieć takie fajne centrum do robienia manpowera. Plus oczywiście, jak wszyscy dobrze pamiętamy, Polska to taki dość fajny bank, który bardzo chętnie rozdaje pieniądze okolicznym nacjom. Fajnie, że wojska sobie tutaj przechodzą, ignorują totalnie to, że ja im zdobywam kraj. Nie wiem, jakoś zmienili coś w tym AI. Coś szybko mi zdobywają te czwórkowe forty, które tutaj dopiero postawiłem Polacy, ale na szczęście ja też szybko zdobywam ich dwójkowe forty, więc kto komu pierwszy zajmie cały kraj, zobaczymy. Boże, co to za dowódca dla Polski? Jakie straty? Ale prowincje, na których mi zależy, już w sumie mogę brać. A mi tak naprawdę w dzisiejszym odcinku zależy na czymś innym. Mianowicie terrorze w Rosji. Co prawda nie daje nam to nic super OP i tak dalej, ale wiecie o co chodzi. Fajna misja. Nasze budynki do manpowera naprawdę go sporo nam dają w prowincjach. I co tutaj dużo mówić. Wreszcie atakujemy Rosję, a naszym celem będzie zdobycie czegoś tutaj takiego dość oczywistego. Ostrów. Wyjebiście. Lecimy. Kolejne idee, jakie wziąłem, to idee religijne. Tutaj w zasadzie nie potrzebuję ich za bardzo, ale zależy mi na modyfikatorze Goods Produce Modifier w tej serii, a on się łączy z Trade Ideas. Możecie się też domyśleć wtedy, że na kolejnym będziemy jeszcze brali Plutocratic Ideas, zanim się zmienimy w cokolwiek innego. Patrzyłem też te idee Hanoveru i są dość ciekawe, ale myślę, że raczej będę chciał z tego zrobić kiedyś jakąś osobną serię, że zagramy Hanoverem. Bo tutaj zostajemy Dithmarschen i w międzyczasie zmienimy się oczywiście w Niemcy. Wojska rosyjskie są jakoś słabsze od naszych, ale to chyba dlatego, że mamy jedną przewagę technologii, plus oni w ogóle dział nie używają, jak nie wiem jakim cudem. Marynarka rosyjska, w zasadzie moskiewska też, no groźna nie jest, chociaż nie ukrywam, dość upierdliwa. Musimy tutaj znowu zrobić, żeby polować na ich flotę, bo inaczej będą mnie tutaj jednak dość wkurzali. No, nie mają z nami większych szans, mimo iż nam zdają całkiem niezłe straty, bo mają lepszych dowódców. To jednak robimy z nimi co chcemy, bo mamy bardzo wysokie morale. Chociaż jak wiecie, ja nie jestem fanem morali wysokich. Wygrywać manpowerowo z Moskalami to naprawdę śmieszna sprawa, no ale tak to wygląda na obecnym patchu. To jak się odpowiednio budynków nie buduje i nie stawia, no to ma się problemy z manpowerem. Nie no, co tutaj robią wojska Gazikund? Ja z jakiej paki się tutaj znalazły? Chyba jakaś większa wojenka w pole Roman Empire. Albo resztka Francji, broni Wenecji, masakra. W ogóle bardzo dziwnie tutaj się te kraje tym razem potworzyły. Dobra, taki pizdil jak najbardziej mnie zadowala. Bierzemy prowincję aż pod Moskwę plus troszeczkę pieniążków. W sumie to ciekawe, gdzie przyniosą stolicę sobie Moskale do Wietki. Serio? Masz taki poziom tutaj, Dewa? Nieważne, no ale będziemy teraz w kolejnych wojnach przyjmowali głównie ich forty oczywiście, plus te wszystkie prowincje, na które mamy claimy, ale to dużo wojen, bo no, nasza republika nie ma absolutyzmu i raczej go mieć nie będzie w najbliższym czasie. No trochę mnie wojen tutaj czeka z Moskalami. Ostatnia reforma, no tutaj trochę by kusiło pójść w teokrację, no ale bądźmy szczerzy, zanim by ją rozwinął, to gra by nam się skończyła. Myślę, że pójdziemy tutaj Reinforce Republic Value, żeby mieć tutaj re-election cost zmniejszone jeszcze dodatkowo. W drugą stronę mielibyśmy troszeczkę absolutyzmu, ale tak czy siak nic by nam to realnie nie dało wartościowego. Możemy już też wykonać misję, chleb dla wszystkich i dodatkowe 20 punktów production nam wlatuje, co przekłada się nam zarówno na production, jak i na trade, jak zresztą właśnie zauważyliście. Ej, ja już mogę tą misję, Terror in Russia. No ale obecnie 300 punktów militarnych nie potrzebuję. Weźmy to sobie przy kolejnym aspekcie, jak będziemy ideę te republikańskie rozwijali. Ogólnie jak tak przeklikuję te tutaj prowincje pomoskiewskie, tutaj ledwo co, gdziekolwiek jakiś budynek jest. Zobaczcie, że na Moskwie jest tylko i wyłącznie fort. Jako, że cały tutaj region moskiewski, w ogóle tutaj trade'u nowogrodzkiego, to tak czy siak, no to jest kompania handlowa. Tutaj się nie opłaca nic budować oprócz dwóch budynków. Jedynych dwóch, no może trzech w zasadzie.
bo najpierw budujecie manufakturę, produkcję oraz card house, tylko i wyłącznie pierwszy poziom card house'u. No, ze wszystkimi bonusami, eventami, 250 punktów na ID. Myślę, że dość szybko to rozwinę. Nie wiem, po co komputer tak dużo tych baterii nabrzeżnych buduje w każdej prowincji, kościół też postawiony, ale to wszystko muszę teraz czyścić, przeklikiwać i tak dalej. Boże! I po co komputer tyle tego spami, niepotrzebnych rzeczy? A ja tutaj sobie pobuduję flotę. Jeszcze może się zmierzymy, żeby nasza flota walczyła tutaj z flotą za jakiś czas również angielską. I się spróbujemy wbić na wyspę. Zresztą bardziej się zastanawiam, czy nie lepszym sposobem rozwoju Ditmarszem nie byłoby się wbicie w Irlandii i podbijanie najpierw tutaj prowincji brytyjskich. Musicie sobie to sami sprawdzić, dać mi znać, czy to ma jakikolwiek sens. Albo wygrana tutaj wojna z... Czym tutaj był zakon liwoński, nieważne. I wbicie się w Nowogród, przyjęcie religii prawosławnej od razu na starcie. W międzyczasie tutaj podbijemy dalsze prowincje, które potrzebujemy do utworzenia Niemiec i w tym na moje nieszczęście albo szczęście jest również Brunswick, nie Toskania. Prowincje kolonii również, jak i niestety Anhalt, którego muszę na razie whitepisować. Pierwsze koty za płoty, Brunswick podbity, no ale jeszcze nam troszeczkę tych prowincji zostało do zdobycia. Następnie atakujemy Hesse, z tą ich tutaj prowincją również musimy ją zdobyć. W sumie póki pamiętam, to w tych prowincjach, które są u nas state'ami, trzeba koniecznie budować card house i potem town hall'e, żeby zmieszać gathering. Bo za chwilę dobijemy do kapa. Tutaj na razie to ignorujemy. Po tych małych podbojach w Niemczech dalej kontynuujemy nasze walki w Moskwie. Tutaj znacznie więcej będziemy oczywiście zabierali, tylko muszę znaleźć, co ja tu chcę znowu atakować. O, Twer będzie znowu naszym celem. Te niemieckie prowincje są cholernie drogie. A teraz weź człowieku, ganiaj tutaj te rosyjskie po prostu wojska. Tutaj są, tam ich nie ma, no kurka. Ale i tak mamy niezłą przewagę w działach, niezłą przewagę w piechocie, więc... Nie powinno być z tym większego problemu. No tylko najgorsze jest właśnie to ganianie ich po mapie. I nieświadomie, że ponieważ bot chodzi małymi stakami, wygrywa ze mną bitwy we właściwy sposób, bo reinforcementuje dobrze jednostki, no ale trudno. Ja tutaj jeszcze przerzucę te moje 50-tysięczne oddziały i damy im radę. No to wszystkie fortece Moskwy zdobyliśmy, no ale co z tego, jak oni non-topper mają gdzieś tutaj te wojska, ja muszę za nimi biegać i ich niszczyć. Irytujące, powinni się położyć i umrzeć. No to lecimy z Carpet Siege'em, zobaczymy ile Warscora uda się nam nabić. No tak, byłoby na pewno lepiej, gdybym zajął Wargola. Poza tym Łukasz, debilu, czemu nie użyłeś religijnego Cassius Belli? No to tym razem troszeczkę większy kawałek ziemi bierzemy, no i troszeczkę więcej overextensji mamy. Agresywną ekspansją się nie przejmujemy u krajów prawosławnych, bo po co? Nie ma czegoś takiego jak agresywna ekspansja u krajów prawosławnych, tylko jeden kraj wkurzyliśmy na świecie obecnie. Ustawmy też automatyczne tłumienie buntów w tym regionie, bo mi się biegać nie będzie chciało. Zaraz zrobimy sobie tutaj po prostu nową armię 52-tysięczną na Niemcy i lecimy zaraz tutaj dalej z podbojami. Tylko te głupie sztokholmskie bunty! Z lenistwa to już zapraszam po prostu moich tutaj sojuszników do tej wojny, bo po raz enty z Anhaltem się bić o jakąś jedną prowincję czy cokolwiek, to już mi się po prostu nie chce. I w sumie cesarza mogę zaprosić? Nie mogę? Ciekawe. Religijny Cassius Belli nie bierze udziału. Pamiętacie, jak mówiłem, że skoro WB podbiło część kontynentalną, to będzie fajnym sojusznikiem, bo będzie miała tu armię? Jak ja się myliłem? Brrr. No, nastała, jak widzicie, mała era lodowcowa. I co wy na to? Nie ma globalnego ocieplenia. No to przebijamy się tutaj na południe. W zasadzie musimy podbić jeszcze te dwie prowincje. Tutaj Frankfurt i ostatecznie Berlin. I powinniśmy móc już za jakiś czas utworzyć Niemcy. Tylko tak realnie to ja chyba poczekam na nacjonalizm Cassius Belli. Tak. Chyba. Moskwa coś ty mi zrobiła na koniec. Nie. Czemu? Przecież to będzie tylko upierdliwe teraz na maksa. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!